Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Edwin i witam was w kolejnym odcinku z gry X-Men Origins Wolverine. W przednim odcinku rozwaliliśmy trochę tej bazy, w której teraz się znajdujemy, które są tworzone Sentinele. Nawet bardzo ją rozwaliliśmy. Uszkodziliśmy parę prototypów Sentinelów. Wyciągnęliśmy z klatki, w której teraz stoję, i z naszego znajomego, który się teleportuje, murzyna, afroamerykanina, żeby nie było, że rasistowsko. On gdzieś tam sobie uciekł z Mystique, pewnie coś tam razem kręcą i zostawili nas w cholerę samych. Well, fuck. No więc w takim razie musimy sobie sami poradzić i się sami stąd wydostać. W ogóle sobie podbieram... Dobra, w dupie z nieśmiertelnikami. To chciałem sobie wziąć. I co? Lecimy. Nie ma co zwlekać. Trzeba stąd wyjść. A właśnie, to jest uszkodzony Sentinel. O, roboty. Dobra. W sumie roboty jak roboty mi tam mało co przeszkadzają w tej chwili. No dobra, bardzo mi przeszkadzają w tej chwili. I są dosyć twarde. Dobra, koniec. Chodź tu. Wkurzyłeś mnie. Tam jest jeszcze jeden. Nie doskoczę. Jeszcze jeden. No kurde, czemu nie mogę przez barierkę skoczyć? To mi się w najmniejszym stopniu nie podoba. Chodź, robocie, wal się. Daj mi dokończyć zabijanie innych. Okej, to było szybkie. Coś mi wypadło, coś mi nie wypadło, nic mi nie wypadło. Dobrze idę? Dobrze idę. Checkpoint. A nie, dobra, myślałem, że będzie grubo. Chłopanie. W sumie to może być grubo. Bo prędzej czy... Fuck! Nie wymierzyłem. Bo prędzej czy później grubo będzie. Tak chyba nie ogarnę, co się stało z jego kolegą. Trochę to mu zajęło, zanim doszedł do wniosku, że coś jednak się wydarzyło i trzeba coś z tym zrobić. Stąd wyjdzie Sentinel. As fuck. Albo ja po prostu idę w tym kierunku. Henry? No bodajże tędy, no skoro to się drzwi otwierają. A no właśnie. To jest chyba ten Sentinel. Bo... No właśnie. Nie ma co ukrywać, to co się za chwilę wydarzy nie będzie zbytnim spoilerem. Bo biorąc pod uwagę, że to się zaczęło ruszać. A to coś w głównej mierze zostało stworzone po to, żeby zabić mutantów, to chyba możecie sami się domyślić tego, iż będziemy z tym czymś walczyć. Czy jeszcze nie? Chwila. Tak czy nie? Ja muszę mieć jasno i klarownie powiedziane. No już, kółeczko, kółeczko, kółeczko i włączcie mi grę. Dziękuję. Tak, zaczynamy walkę. Z głównym bossem. Który jest przekozacki. Ojej, jak mi przykro. Wtepłeś się w jakiś generator. Ło, panie, ej, po co ta agresja? Dobra, chodź tu, bo wiem, że tak trzeba z tobą walczyć, tyle pamiętam. No chodź. Chodź.
Ojej, jak mi przykro. Niestety walka z tym wielkim cholerstwem ma chwilę czasu. Tu są jeszcze przeciwnicy. Łapanie. Myślałem, że zdążę uciec. No nie, hej, ja tu mogę go obić. Okej, nie tak to miało wyglądać. Ja się może stąd zabiorę, póki żyję. Więcej was matka nie miała? W ogóle jestem pewien, że kiedy grałem to ostatnio, ich tu wcale nie było. Ale co ja mogę wiedzieć? Wiele jest tej gry nie pamiętam. Zwłaszcza, że to jest chyba moment, który grałem tylko raz w swoim życiu. Coś mi chyba odpadło. O kurde! Pięści się nie spodziewałem. Dobra, chodź tu wielko ludzie. Wiesz, że chcesz tutaj na mnie nadepnąć. Do it! Ojej! Znowu nóżka się uszkodziła. Jak mi nie przykro z tego powodu, naprawdę. Idzie w sumie dosyć sprawnie. Lolololololololo, zdążyłem, teraz nie zdążyłem. Nie dam ci się złapać drugi raz. Dobra, gdzie on może nadepnąć? No raczej nie tam, gdyż iż ponieważ tam to już uderzył. Dawaj tu, ziomuś. Nadepnij tu gdzie stoję, no dawaj. Ja cię nie podpuszczam, ale tego nie zrobisz. No, jednak zrobił. I po jednej nóżce. O kurde. Dawaj, do it. Druga nóżka raz. To też teraz powinna eksplodować. Albo nie. Eksplodowała, o to chodziło. Jest dobrze. Dobra, tak go nie obiję. Czy ja teraz mam się dawać łapać? To jest dobre pytanie. Ja to samo momencik ogarnę. Tylko się przebiegnę po arenie i upewnię się, że nigdzie nie ma już takich miejsc, które można uderzyć. Tu jest takie miejsce. No dawaj, zapraszam. Co, ciężko się chodzi, chłopaczynie, co? Nie przejmuj się, będzie dobrze. Doktor Logan pomoże ci się uporać z twoim problemem z ręką. No, ale słuchaj, niestety prawą rękę było trzeba amputować, więc niezmiernie mi przykro z tego powodu, ale nie będziesz mógł się zająć wieczorną sprawą. Już nigdy. Oczywiście masz lewą rękę, co prawda, ale ją także trzeba amputować, żeby nie uszkodziła nerwów w reszcie twojego ciała. Tak, głośne, 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 głośne. Ła, moje uszczy, nie uchy. Jak nie mam, ja się złapałem. Tak, tak. Dobrze pamiętam. Leci sobie pseudo Iron Man. Te style są tak wzorowane na Iron Mana, moim zdaniem. Zwłaszcza z powodu tego trójkąta na klatce piersiowej. Wydaje mi się, że te style były właśnie wzorowane na Iron Manie. Ale nie wiem, ja komiksów nie czytałem. Komiksy Marvela to ja przeczytałem, nie wiem, ze 3, może 4 w całym swoim życiu. I jedną serię.
Superior Spider-Man. Która mi się bądź co bądź ni cholery nie podobała. Ale mniejsza z tym. Nie ma to żadnego powiązania. A kurde, musiałem tym dostać, cholera jasna. Ja jednak tego unikać, zawsze muszę czymś oberwać, jak lecę na tego Sentinela. Bo jednak w tą część grałem, ten moment grałem dwa razy. Ale słyszałem się do momentu, w którym grałem tylko raz. No chodź tu. Dawaj, 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 come on. A szkoda ręki. No może nie szkoda, bo zadziałało jak należy. Uszkodziło silnik. W ogóle ten moment tak mi się strasznie kojarzy z wojną Cybertronu, jak się leciało za Trypticonem, że to się ino wcale nie mieści. Op. To było bliskie. Yeah. No serio, dwa razy w ryj dostałem. Żałosne, nie polecam. Fuck. No dostajemy, to się oddalamy trochę od tego Sentinela. Znowu musiałem dostać. I to dwa razy... No dajcie mi dolecieć! No kurde! Ja tak naprawdę... Ja naprawdę tak nienawidzę tego momentu. Tak go... No dajcie mi dolecieć! Wsiamać! No żeż... Żałosne, nie polecam, 2 na 10. Głupi motyw, nie podoba mi się. Mówisz to tylko dlatego, że ci się nie udaje. Motyw jest bardzo fajny i fajnie przemyślany. No, może i racja, może i hejtuję, bo po prostu mi to nie wychodzi. No masz. Ale hej, bo to mam język, żeby sobie gadać. No i co pogadam, to moje! Teraz tu... Nie, no oczywiście, że dostanę w pysk. Możesz psiamać. Dobra. Kurde! Może polecę za dymem, wtedy na pewno mi się nic nie stanie. To jest bardzo zły pomysł. No to jest naprawdę bardzo zły pomysł. Dobra, spróbuję wyśrodkować... Wyśrodkowanie lotu mi nic nie da. No kurde! No przemać! No, serio? Serio! Więcej razy metalem w pysk to rzucić mi się nie dało, prawda? No nie zdzierżę. No jak słowo daję, no ja ino nie zdzierżę. O, 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 już prawie, prawie, mam cię. Normalnie byłem pewien, że dostanę jeszcze raz czymś w ryj i mnie odrzuci na kilometr. Byłem wręcz pewien tego. Na szczęście się tak nie wydarzyło. I dzięki Bogu, bo bym się zdenerwował i to bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Tak so much. Tak mega bym się zdenerwował. Właściwie gdzie ja rypłem? Gdzieś w okolicach tej bazy, czy bardzo daleko od niej? Patrzcie, jaki meteor! Będzie? Będzie, wiedziałem, że będzie. Triple. Triple Chimera. Ona była obowiązkowa w tej chwili. Tak jak w tamtym strzale. Musiała być. Bo inaczej to by było złe. Ale bądźmy szczerzy, Wolverine se może na to pozwolić. Bo kto bogatemu zabroni? Okay, Logan. I found Dukes for you. You're never gonna believe where Dukes hangs out these days. Or how big he's gotten. Cześć, Blob. Hey, Dukes. Wow, it's been a long time. About 10 or 12 hundred pounds ago.
Maybe it's time to give the pork rinds a rest. Ej, spokojnie, ziomuś. Po co tak agresywnie? So you've upgraded since Africa. Big deal. Speaking of big, you put on a little weight since Africa. Bob, I need to know where Stryker's Island is, and you're gonna tell me. Did you call me Blob? Powiedziałem Bob. Cholera. Te ladinki są strasznie długie. Sure you don't want to sit down and rest, Bob? Chodź tu. Łup. Dobra. Nie pamiętam, co się robi. Nie pamiętam, co się robi. Ja to też nie pamiętam, jak się z nim walczy. Dobra, tak się nie da. Kurde. Może po prostu mogę na pierdzielać. To też robi jakiś sens. Damage to mi siepie srogi, nie powiem. No chodź tu. Jak kurde. Możesz przestać mną rzucać. Byłbym niezmiernie z tego powodu wdzięczny. Dobra. Koniec tego. No to jeszcze raz, Hiderek. Może jeszcze raz. I co? Przyjemnie ci tak? Jak cię ktoś tak obija? Nie wydaje mi się. Kościół. Nie pamiętam, że kiedyś się na ciebie wskakiwało. A co się robi teraz? Bo tak trochę nie pamiętam. Dobra. Może teraz. Okej. Jedziesz, ziomuś, jedziesz! Rozpierdzielamy wszystko. O kurde! Ciekawe, czy dałbym radę tak długo go ujeżdżać. Jak nie dziwnie to brzmi. Chodź tu, grubciu. Chodź, pojeździmy sobie. Ej kurde. Musiałem zahaczyć, no po prostu musiałem zahaczyć o ten murek. Właściwie to jest ściana, nie murek, ale nieważne. Jak gracze zahaczają o niewidzialną ścianę, tak tutaj zahaczyłem o widoczną ścianę. Co jest bardziej żałosne z mojej strony, ponieważ mogłem ją ominąć, ponieważ ją widziałem. Ale tego jednak nie zrobiłem. Dawaj, biegniemy. Ciśniemy kilometry, ziomuś. A, jak napierdzielam klawisz, to on szybciej skręca. Dobrze wiedzieć. Dużo częściej go ten, nakłuwam. Ci więcej życia mu wtedy odbier. To brzmi jak jakikolwiek sens. Wszystko nabrało jakiegokolwiek sensu, jakiegokolwiek znaczenia. Życie stało się lepsze. I w lewo, i w prawo. I w prawo, i w lewo, i luźno, za późno. Wait, what? Co się ja mówię? Żeby nie było. Ja za naprawę sklepu nie płacę. Ty zacząłeś mnie bić. Także za wszelkie uszkodzenia i wszystko, co się tutaj wydarzyło, płacisz ty. Ty płacisz odszkodowanie, jasne? Dobra, to był zły pomysł.
Tak naprawdę mnie obił. Zaraz będzie po tobie. I dziękuję. So Bob, tell me, what's this island? It's where Stryker takes mutants after Victor's caught them. It's like a supermax prison for the most powerful mutants. Rumor is Stryker does experiments on them there. I heard he was taking their powers, trying to combine them somehow. Trying to combine them? They killed her so I'd let them put adamantium in me. They killed her for a goddamn experiment. Now where is it? Don't know. Stryker kept it secret. But I heard a prisoner named Remy LeBeau escaped. Guards called him Gambit because he kept taking their money in poker. Now he's doing the same to tourists in New Orleans. But he's not gonna tell you a thing. Oh, he's gonna talk, all right. Ale jak mu pięknie kości strzelił, jak zacisnął pięść. Pięknie. What, I get him fights with everybody? Let me put it this way. I'll go cover the back in case he rabbits. Co ważniejsze, Gambit. You Remy LeBeau? I owe you money? No. Then Remy LeBeau I am. So what brings you to our fair city, sir? Victor Creed. He's the man I'm gonna kill. Well, too bad for Mr. Creed then, eh? Works with a man named Stryker on his island. I need to know where it is. Mighty nice dog tags you got on. What? Look a lot like the ones the men who took me wore. Wait, I'm not... 2 years I rotted in that hellhole. I ain't going back. Niech ci nie każe tam wracać. Ja tylko chcę się dowiedzieć, gdzie tu jest. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba, stary. Ty się słuchaj, co się do ciebie mówi. To się normalnie nie dogadamy, wiesz? Ja cię tylko po prostu tutaj grzecznie pytam, co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego. I co ogólnie w trawie piszczy. Ale nie, ty musisz być oczywiście agresywny. Czemu tutaj nie można z nikim pogadać jak człowiek z człowiekiem? Tylko jak zwykle pytasz się o coś grzecznie, to nie. Ktoś musi jak zwykle albo w ciebie uderzyć łapą, która jest większa od całego ciebie. Albo ktoś musi rzucać w ciebie wybuchowymi kartami. Ty, chwila. Ziomuś. Powiedz mi łaskawie, od kiedy ty się teleportujesz? Dobra, zrobimy to inaczej. Chodź tu, rzucaj. I klęk. Chwila, klęk. Cały czas klikam, nie ten klawisz. No ładnie. Chwila. Nie wybuchaj mnie! Znaczy nie wybuchaj tego, czego na czym ja stoję. Wybuchniesz mnie, a ja nie chcę wybuchać. Więc nie wybuchaj mnie. Dobra, ziomuś. Przestań mnie też okładać tym. Bo się naprawdę na ciebie zdenerwuję. Kiedy ja się zdenerwuję, to jest naprawdę nieprzyjemne. I to tak naprawdę bardzo. Nie zablokowałem tego. Cholera. Cienko u mnie z życiem. Ja tu sobie może chwilę poskaczę. Czemu by nie? Skakać każdy lubi. Robimy sobie pseudo pajacyki. Jest to naprawdę bardzo zdrowe. I robi nogi. Oraz poprawia. Nie wiem co poprawia. Nie znam się na tym. Ja po prostu gadam, żeby sobie pogadać. Po co pogadam, to moje. Nikt mi nie zabroni gadać. Znaczy, że to jest mój film. Także ja mogę sobie na nim gadać, co mi się żywnie podoba. I nikt mnie nie może za to osądzać. Może pogadamy jeszcze chwilę. Twoją głową, może ty pogadasz swoją głową z tym filarem, co? Ale nie wybuchaj mnie! Gambit! Gambit! A tam jesteś!
Czemu tu jest szedłeś, co? Już nie chcesz ze mną gadać? Ja myślę, że się zaprzyjaźnimy, pogadamy jak mutant z mutantem. Jak koleś z wyspy z kolesiem z wyspy. Czemu mnie odtrącasz? Jak możesz? Czemu ty mnie tak ranisz? Myślę, że zostaniemy przyjaciółmi, to takimi dobrymi. Ale nie! Ty musisz mnie odrzucać. Dosłownie. Rzucasz mną na kurna jakieś 3 metry. Nogą. Stary, nie wiem co ty bierzesz. Bo nie wiem jak ty nogi ćwiczysz. Ale kurde, normalnie powiem ci, że szalejesz. Jesteś normalnie jak Kapitan Ameryka. Bo normalnie też nogami czyni cuda jak kopie. No, dobra, ja się może odsunę. Bo tak trochę cienko z życiem. No. No już, już. Spokojnie, Gambit. Zaraz wszystko się uspokoi. Pazurem bryj. Dobra. Trzeba lepiej go blokować. I nie wybuchać. Ja tu mówię o lepszym blokowaniu i kurna zostaje bryj. Bo zawsze stosuje się do tego, o czym ja mówię. Pakiet. Bo to wyszło mi wręcz na dobre. No rzuć się na mnie z tym kijem. Dawaj. Czemu nie zablokował? Pytam się jak grzecznie, czemu żeś nie raczył zablokować tego, Logan? Ale chybiłem. O Boże, ale chybiłem. Stary, coś jest za tobą. Tak, w sumie to jestem szalony. You stuck real good, mon frère. Here, let me give you a reason to get unstuck. Stary, my się nie polubimy, jak będziesz tak robił. Naprawdę. Dobra, Logan, złaź z tego. Złaź z tego drąga. O czym ja mówię? Może wyjmij to, zanim to wybuchnie w tobie? Co ja gadam? What the fuck? O czym ja mówię? Czemu to wszystko tak źle brzmi? O, mutagen. Dobra, Gambit, chodź tu, bo musimy pogadać. Słuchaj, Flashem to ty nie jesteś, to złapać cię mogę. Oj, Striker, Striker, prosisz się o wpierdziel. I to wręcz taki srogi. Oj, panowie, 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 wy to się w ogóle niczego nie uczycie, co? O, pan starczą. Mam nadzieję, że jesteś tylko jeden i nie masz kolegi. Patrzcie jak go broni, jebaka. Dobra, chodź tu. Ale kurde, nie spodziewałem się, że będziesz tak go bronił. Pewnie jesteście dobrymi kumplami, co? Pewnie piwko co tydzień w tym samym barze. Tylko pokazuje jak zżytymi jesteście kumplami. Że jeden za drugiego poświęcił życie. Niestety on zginie i ty też zginiesz. I to nie robi żadnej różnicy, który z was pierwszy zginie. Bo was obojgu czeka śmierć. Mówiłem. Nieważne czy jesteś mechaniczny, czy nie jesteś mechaniczny, to twoje życie czeka zakończenie. I to przykre. Ponieważ nikt nie będzie o tobie pamiętał. Tak jak o całej reszcie tobie podobnych, których już zabiłem. Zastąpili ich tobą, to ciebie też zastąpią kimś innym.
Także po co marnować swoje życie na takich ludzi, co? Ale rozumiem, że ty jesteś uczciwym człowiekiem i raz danego słowa nie łamiesz. Ja to szanuję. Jest to godne podziwu, godne poszanowania, ale w pewnym stopniu też godne pożałowania, ponieważ nic z tego nie będziesz miał z wyjątkiem teoretycznej kosy pod żebra, dosłownego szpona w żebro, więc co za różnica. Chyba za mało ci w ogóle płacą, co? Tak, ja mógłbym zapłacić 4 razy tyle, ale nie mam pieniędzy. Tylko zapłacę ci w metalu. Ty w pewnym sensie też jesteś w metalu, więc to powinna być uczciwa wymiana. Dobra, długo macie tak jeszcze obijać? Czy może łaskawie umrzesz? Dziękuję bardzo. Ziomuś. Ty mnie nie prowokuj, bo wiem, że ty się chcesz zrobić niewidzialny, ale tobie nic to nie da, z prostego powodu. Wyż iż, ponieważ ja cię widzę. Jesteś amatorem, jeśli chodzi o bycie niewidzialny. Ale kurde, ile ty masz życia, to się w pale nie mieści. Dobra, może tak łaskawie już wszyscy poumieracie. Bo nie widzi mi się, żeby was tak non-stop opierdzielać się tymi pazurami. Bo strasznie twardzi jesteście, muszę to powiedzieć. Ile was trzeba obijać, ten tylko się dowie, kto was obija. Tą myszkę to chyba słychać w polem. Słuchaj, bądź tak miły, porządny i przyjacielski i umrzyj już. Dziękuję. Halo? A, dobra, okej. Bo mi się coś kurna zatrzymało i nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje. Loud and clear. What's up? I found our boy, but he's giving me trouble. Hang time. I'll be there to give you... Ow! Ah! I can feel his spine, little brother. Creed! I'll be seeing you real soon, Jimmy. Oj, siomuś, jak się spotkamy, to ci normalnie tak wpierdzielę, że to się w pale nie mieści. Rodzona matka cię nie pozna. W tym wypadku też moja. Normalnie tak cię sklepię, że moja matka cię nie pozna. Co ty ja mówię? Co się w ogóle kupi nie trzyma? To w sumie gra o kolesiu, co kurwa nie umiera i ma szpony w kościach. Także na co komu sens? No idź! No już, obraca się i idź. Nie wiem, nad czym się tu zastanawiać. Cyk, 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 hop. I w temat, bo tu są otwarte drzwi. Tu nie było otwartych drzwi. Ale dobrze, poszedłem i tak i tak. Checkpoint. Chciałem tu zakończyć odcinek, ale to się zrobiło ciekawe. Chcę się dowiedzieć, co się stało. Okej. Dużo trupów. Co się stało? Dobra. Nie wnikam. I w sumie tu zakończę odcinek. No czas najwyższy. Trochę się podziało. Teraz mieliśmy dwóch bossów. Walczyliśmy trochę z Gambitem. Teraz to już tylko pościg za nim i walka z przeciwnikami. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. My się widzimy już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i pa pa. Cześć.